I witam dnia kolejnego, już po live jest, trailer jedzie na rynek. Tak myślałem, co bym mogła kupić, ale ja nic nie potrzebuję. Dobrze, słuchajcie, ja teraz jadę do Polonii, trailer podlewa kwiaty, po drodze muszę uzgodnić, załatwić, bo tam mi wysyłają zdjęcia i to jest tak jak nie po mojemu, koszulki, polówki dla personelu, tudzież inne, no tak jak się nazywają, no takie co się wiesza, fartuchy. Dobra, mniejsza o to, jadę i wychodźcie ze mną, strasznie upały, nic nie odpuszczę. Czy muszę do apteki pojechać, bo normalnie takie jakieś oparzenia się na skórze pojawiają od tego razu. Po drodze kokosa sobie tutaj kupuję w sklepiku. Jak się świat tutaj prezentuje. O, trzeba się napić, bo to... Wypiłem to jednym hałsem. Zamawiam drugiego od razu. Trzeba uzupełniać wszystkie minerały. Dojechałem do Polonii, Marcin też się pojawił właśnie z wódeczką. Donoszę. Dobrze. Donoszę. Bardzo dobrze. Powiedz ci coś śmiesznego? Pokaż. Nie żartuj, że się ośgolił. Długa historia, to się Dobra, i zamówienie na pizzę, szynka z warzywami. Pizzka gotowa. Znaczy, do piekła teraz wchodzi. No, Mumin taki ma piec, to powinien takich, kurde, kilka naraz wypiekać. Dobrze. Pizzka ładnie już tam. Praktycznie gotowa. Oczywiście 2x400. Góra, dół. Chcemy wyciągać z piekła. Patrzę sobie, jak spód wygląda. Już może być. Nie trzeba spalać. Zobaczcie. Pizza. Prezesa. O. Poszukuję drzewka z liśćmi bazylii lub mięty dla dekoracji. No, dobra. Sros była kupić tarkę do sera. Trzeba natrzeć sera. Marcin się tam przebudził. I te na muchy takie lepy, no bo są tu muchy. Taki klimat i trzeba je lepić. A bit mistake, I think. No, it's okay. Yeah, let me know, yeah. A little bit more water next time. But it's okay. No, działamy. A ja tu siedzę i będę jadł takie oto sprawy. No, jak widzicie. Po drodze jeszcze kupiłem dwie zgrzewki sody. Dlatego lubię tą nozę, bo ona ma taki tutaj, że taki tutaj ten podest, że można dwie sobie zgrzewki. Zgrzewkę na poziomo kłaść, nie? Bo te wszystkie inne motorki to na pionowo jedynie. Dobra, wracam do siebie. No bo nie wiem, czy mówiłem. Wyjechałem już z tego. Jadę do domu. Dobra, ja wróciłem. Te już mnie przywitały. Całe stado, Stefan też, soda wniesiona, można sobie trochę odpocząć. Słuchajcie, witam dnia kolejnego, ja jadę do restauracji. Nie miałem czasu nawet wczoraj nagrać odcinka, bo też siedziałem przez cały dzień w restauracji i faktycznie nie nagrałem tak, żeby nawet 10 minut było. Dobra, Leila, jedziesz z panem, pojedziesz. Stefan nie, bo jesteś za duży, zabierzemy cię któregoś dnia przed otwarciem na parę godzin rano. Bo Stefan musi być tam, jak nie ma ludzi. Może być tylko. Srejle jest na czuwaniu. Jeżeli będzie dzisiaj, bo jest sobota, może być sporo osób, to przyjedzie mi pomóc, no bo ona już też wie, jak sałatka, czy tam dam. No ona wie wszystko, tak, kiełbasa, bo przecież robiliśmy to samo w tym. No dobra, już spokój. W Sihanouville. Marcin jest gdzieś z narzeczoną na... Nie wiem, miodowy? Nie. Jak to się nazywa? No, tak przy sobocie gdzieś pojechali sobie na wycieczkę.
Także zostaje. A Sros ma dzisiaj wolne, bo jest sobota, na jakieś wesele jedzie. Także Sros ma wolne, bo sobie wzięła dzień wolny, bo takie ma prawo wziąć dzień wolny. 4 dni w miesiącu, tam raz w tygodniu, tak? Także Sros ma dzisiaj wolne, a jest sobota, jestem tylko ja i Szarita. Szarita na froncie, ja na kuchni. Jakby było więcej osób przy sobocie, to dzwonię po strejdę. Dobra, Stefciu wchodzi do swojego jeziorka. Się ochłodzić. Dobra, tak więc ja jadę. A że nie mam nawet odcinka, bo wczoraj nie było kiedy nagrać, naprawdę, uwierzcie mi, bo też tam siedziałem w knajpie, to dzisiaj puszczę sobie live'a z knajpy po prostu i tyle. Dobra, nic tu po mnie, szkoda gadania. Pakuję lapka, mam tam jakieś kamery, kable, przedłużacze i jadę. Tutaj zamówiłem przed chwilą 5 kilo wołowiny, mają przywieźć do Strayday dla psów. Tam sobie zamówię, bo minimum 15 dolarów, tak? Jakoś jest, żeby przywieźli gratis, to tam zamówię jeszcze, no powiedzmy 2-3 kilo wołowiny, żeby Lejle było czym nakarmić i niech tam leży też, jak z psami przyjeżdżamy. Do tego ma przyjechać elektryk wieczorem. No to chyba nic nie zrobi, tylko umówi się. Zamówiłem już koszulki dla personelu i też takie będzie można je sprzedawać generalnie też, tak? Dobra, jedziesz, poczekaj. Koszulki dla nas, ale polówki, ale takie logo Marcina i moje. Ale chcę jeszcze zamówić sobie takie koszulki ze zdjęciami, już nie polówki, tylko t-shirty typu jajecznica prezesa, ja z jajecznicą. Jakieś zdjęcia, jakieś takie bardziej śmieszne, kolorowe. Dobra. I jeszcze wiadomo, tam zawsze jakaś robota jest. To ja się szykuję, zabieram Lejle i jedziemy do knajpy. A Sreja może później dojedzie, jak będzie potrzeba. Lejla już siedzi. Dobra. Czeka, żeby o niej nie zapomnieć czasem i nie wykiwać. Dobra, już dojechałem do Polonii. Szarity jeszcze nie ma. No, zobaczcie, jakie mango spadło tu, tam. Trzeba podnieść. Szarity jeszcze nie ma, bo to nie czas, żeby ona była. A Sros ma dzisiaj wolne wychodne. To jestem ja. Trzeba pootwierać. Nie ukradli jeszcze. Aha, i muszę zadzwonić na chińskie magazyny, żeby przywieźli, bo tam ze 20 paczek już jest, z czego większość to ciuchy dla Strayday. Ale i tak z 10 paczek 8 na restaurację. Dobra, ja teraz usiadłem i będę robił live'a. Nalałem Lejli wodę zimną i tyle. Słuchajcie, jestem już w restauracji, jest Szarita, to chyba nagrywałem, nie wiem czy nagrywałem. Prowadzę sobie live streama w międzyczasie. Tutaj przyszedł towar z Chin, 100 parasolek, ciornych, 100 parasolek. Co tam jeszcze było dzisiaj? No przyszło trochę sprzętu. Tutaj ciuchy dla Strayday. To są ciuchy dla Strayday wszystko. To jej później tam zawiozę. Co jeszcze przyszło? W międzyczasie dostawca przywiózł wołowinę dla piesków. To zaraz muszę poporcjować. Ta wołowina jest tutaj. Część pojechała, 5 kilo pojechało do domu. A tu mamy 3 kilo. Gdzie są jeszcze te sprzęty, co przyszły? Przyszły grzybki kefirowe tybetańskie. Przyszły łyżka oraz takie oto bordy do pizzy, do podawania pizzy. Przyszły duże tace z powierzchnią antypoślizgową. Coś tam jeszcze przyszło. A, popielniczki przyszły. O, koszyczki takie, bo ja te, co tutaj są, to z domu przyniosłem takie koszyczki na sztućce czy tam na coś. O, tu są te tace z powierzchnią antypoślizgową, bardzo porządne. Tutaj są parasolki. O, coś tam jeszcze. Dobra, nieważne. Ja teraz muszę poporcjować wołowinę. Od razu się Lejla załapie. Lejla to już od razu czuje. Wie, że to dla niej. Szarita napełnia, bo będzie podlewać kwiaty. Na te podwieszane. Dobra, a ja poporcjuję wołowinę teraz.
No i dam Lady akurat jedną porcję. Dobra. Mamy to. O. Masz, piesku. Masz. Wołowinkę. O, kwiat. Słuchajcie, przyszli goście. A ja prowadzę live'a. Jak będę potrzebny, to zejdę na kuchnię. A Szalita obsługuje na barze drinki i piwa, napoje. Tak więc ja jestem na wieży i nadaję z wieży. O. Gdańsk. Sołdek. Szczecin. W Gdańsku. Dobrze.